Znany z Love Island przegrał walkę z Amro na punkty. Tyle wiemy na jego temat. Zaprezentował się w tej walce dość dobrze. Najpierw mówił, że ćwiczy kilka lat. Później okazało się, że ćwiczy kilka miesięcy. Z informacji, które zdobyłem, ponoć jednak ćwiczy dłuższy okres czasu. Ale nie są to potwierdzone informacje, także ja tutaj nie będę wróżył z fusów. Jeśli chodzi o Gamu, ćwiczył 8 lat w Ankosie w Poznaniu, czyli w jednym z najlepszych klubów w Polsce. Ponoć nie został zawodowcem z prostej bardzo przyczyny, bo po prostu był za bardzo zajęty pracą, a żeby zostać zawodowcem, wiecie, że trzeba się temu dużo, dużo bardziej poświęcić. A on po prostu nie miał na to czasu. No i czas na przejście na zawodostwo nadszedł teraz. I na kogo bym tutaj postawił? Uważam, że Szewcu nadział się na minę. Z tego, co słyszałem. Ale dostałem dzisiaj też jeszcze jedną informację. I to od kogoś z Ankosu. Nie mogę wam powiedzieć od kogo. Może inaczej. Dostałem informację na temat Gamu od typa, który z nim sparuje. Co prawda nie miałem okazji sparować z Gamu, ale miałem okazję sparować z tym typem, od którego dzisiaj dostałem tą informację. No i ten człowiek powiedział, że jest na równym poziomie z Gamu. Więc jeśli jest na równym poziomie z Gamu, to może oznaczać, że ten Gamu wcale nie jest aż tak wyhypowany, jak się niektórym... Jak z niego robią, ale tego dowiemy się 21. Ja osobiście myślę, że będzie bardzo dobry. O, już Farmazon, myślę, że coś słyszał. A ty już Farmazon, że nie słyszałem. Skąd wiesz, czy słyszałem, czy nie? No nie wiesz, no to zamknij pizdę. No, Neksik. That's my boy, that's my boy, that's my brother. That's my brother. Dziękuję bardzo, Neksik, za ósemeczkę. Pozdrawiam serdecznie, fajnie, że się dorzuciłeś. Dobra. Przejdźmy w takim razie do kolejnej walki. Walki amatorskiego mistrza świata, czyli, czekaj, jak się tylko nazywa, Piotra Pająka versus Alan Kwieciński. Cóż mogę dodać na temat tej walki? Ja, jeśli ktoś mnie oglądał moje streamy, to wie, że polecałem wam zawsze kanał Podróże Wojownika. Dlaczego go polecałem? Bo sam sobie lubię podróżować, lubiłem sobie go pooglądać, a ten Piotrek wydaje się mega sympatycznym po prostu gościem, więc fajnie się mi oglądały jego filmy. Jednak nie będę tutaj wcale sympatią się kierował odnośnie tego, który według mnie wygra. Alana możecie znać z Warsaw Shore, czy tam też z jego jakichś walk na przeróżnych galach, choćby z jego ostatniej, która no, nie poszła mu za dobrze, z Arkiem Tańculą. No i dobra, przejdźmy do typowanka, kto wygra i w jaki sposób. A, jak miałbym jeszcze się odnieść do Gamu versus Szewcu, wydaje mi się, że Gamu założy coś w parterze Szewcowi i że walka będzie się toczyła w parterze. Dobra, wracam do Pająk Alan. Walka odbędzie się w formule K1, chyba w dużych rękawicach, nie jestem pewny, czy w dużych, czy w małych w sumie. Wydaje mi się, że to będzie w dużych. Ja na przykład biję się w K1 w małych. Ale obstałem, że oni się biją w dużych, ale w sumie nie wiem, więc nie będę się wypowiadał, ale raczej tak. Więc na kogo bym tutaj postawił? O, pieniążek najpierw. No dawno cię to nie było, mnie też to dawno nie było, mordko. Ja zrezygnowałem ze streamowania już przed walką, byku, a dopiero po walce nie wróciłem, miałem z 2-3 lajdy. Będzie, Bortko, będzie bardzo, przysięgam ci, że będzie w stylu, że będzie, bo robię rashgardy, wiesz? I tak wygra Polak, istnieje taka możliwość, ale będą rashgardy. Pozdrawiam cię serdecznie. A co będzie dalej, jeśli chodzi o asortyment, to zobaczymy. Wszystko po kroczku będę wprowadzał. No, dobra. Według mnie, ostatnie właśnie 2 lata jeszcze ten Piotr Pająk spędził w Tajlandii. Tajlandia wiadomo, z czego słynie, z Muay Thai. Tak, tylko nie jestem pewny, czy aby na pewno na tej platformie, z jakich to przyczyn nie jestem pewny, bo po prostu zmarnowałem 2 lata praktycznie streamingu na YouTubie, ponieważ YouTube po prostu streamerom obciął zasięgi, a po tych 2 latach na innej platformie miałbym się teraz świetnie po prostu, więc na pewno będę streamował, ale jeszcze nie jestem pewny na jakiej platformie, ale dzięki za donata. Dobra.
druga, Kajczu! Kajczu, kurczę, świże! Ale się cieszę, wariacie, że mi kibicujesz i że jeszcze pieniążkiem wsparłeś Ferrarkę. Doceniam bardzo, dziękuję. Dzięki, Kajczu, fajny geścik z twojej strony. Dobra. Ostatnie dwa lata pająk spędził w Tajlandii. Tajlandia wiadomo, z czego słynie, z Muay Thai, jest to świetna sztuka walki, jeśli chodzi o stójkę, ale nawet nie do końca, bo tam są też wycinki i tego typu rzeczy. Na kogo bym postawił? No, moim zdaniem pająk to wyjdzie, ale nie będzie taka super łatwa przeprawa. Ale no, wydaje mi się, że... Znaczy nie wydaje mi się, tylko gdzieś tam w głębi wiem, że on to wygra. Także Alan jest skazany na pożarcie. Ciekawi mnie, jak zagra troszeczkę jego psycha po porażce, ponieważ no, trochę na niego ludzie wsiedli, trochę ma jakby żal chyba do samego siebie, że przepierdolił ostatnią walkę. No właśnie. A tutaj już kolejna porażka na horyzoncie. Dobra, lecimy dalej. Mortalcio versus Hater. No cóż, powiem tak, znałem Hatera i znałem Olejnika i pomimo tego, że znałem obu panów, stawiałem na Olejnika, ponieważ nie wiedziałem, że Hater potrafi się bić do pewnego stopnia. Co prawda warunki fizyczne na pewno są na jego niekorzyść. Wow, 7-7 kontra 6-4. Wow, 13 kg różnicy, chociaż coś tam Hater przytył, powiedzmy, że do 70, więc niech to będzie nawet 7 kg różnicy, to i tak jest dość sporo. Wzrostem jest od niego wyższy, więc wzrost na korzyść Hatera, no ale ten Mortalcio po tych treningach, co wrzucał, wydaje się dość... No, że nie wydaje się aż taki słaby, na jakiego może wyglądać. Coś takiego wam mogę zasugerować. Jakby wygląda na szczupłą osobę, więc wiele osób może go traktować jak pizdę, ale wiele aspektów wskazuje na to, że wcale tą pizdą nie jest, za którą ją możecie mieć. Za którą... jego możecie mieć, czekaj. Czekam na twoją woleczkę, lecę, Xilo, lecimy razem, byku. Oglądaj 21, nie zapomnij z mojego reflinka zakupić pay-per-view. 72 kilo ma Hater, nie wiem, czy masz tyle, ale mimo wszystko, dzięki bardzo za piątkę. No dobrze, no czyli to fajnie, to też różnica wagi będzie mniejsza. Jednak są to kilogramy nabite pewnie w dość krótkim czasie, powiedzmy, że w skali 90 dni, więc ta masa nie jest też taka jakby użyteczna. No, mimo sympatii do Hatera... No kurczę, jak mam być szczery, nie, jak mam się nie sympatią nie kierować, to stawiam na Mortalcia, ale całym sercem jestem za Haterem i nie stawiam wcale jako murowanego faworyta Mortalcia, bo Hater może nas wszystkich zadziwić właśnie po raz kolejny. I nie stawiam tu jakiejś mega, mega dużej przewagi procentowej, takie 60-40, ale stawiam na Mortalcia. Dobra, Zusie versus Dagmara. No ostatnio miałem okazję być na urodzinach u Maluby, Magdalena Luba, czy dziewczyna Maćka Rataja, jeśli ktoś śledzi Fame MMA, lub zwycięzczyni projektu Lady. No, znana influencerka, byłem u niej na urodzinach, zostałem zaproszony i gościem tych urodzin była Dagmara. Teraz podnajdź się, wypałem. Nexon. Jak ja Cię, Nexonik, szanuję, jak ja Cię kocham, byku. Ale fajnie w ogóle, że jesteście widzowie, serio. Cieszę się, że mam też swój team. Kocham Was, mordeczki. Czy zachęcę widzów? No możecie zajrzeć do Nexona, dlaczego by nie? Pozdrawiam serdecznie, Nexonik. Dziękuję za dyszkę Bożą. Twoje zdróweczko. Powiedziałem 60-30? Miałem na myśli 60-40. Sorry. No to się pierdolnęło mi. Znaczy pierdolnęło. Aż dziwne, że tak powiedziałem. No dobra, nieważne. Więc dobra, miałem okazję ostatnio poznać tą Dagmarę i wam powiem na urodzinach Maluby i wam powiem resztę. Jebać ci, kurwa, jebać ciebie. Jebać cię, małecki. Jotem na czacie, jedziemy. Mordy. Więc tak, wracając do Dagmary versus Zusie. Ja raz tą Zusię skreśliłem, a kurczę, przejechałem się na tym, że ją skreśliłem, bo zaprezentowała się naprawdę fenomenalnie wręcz na tej gali. Kurczę, taka psychopatka, krew jej leciała, zabrakło jej kondycji, zabrakło jej tam wielu rzeczy, ale na pewno tak jak ona podkreśliła, nie zabrakło jej charakteru, fajna psycholka, zaimponowała mi. I
skreśliłem na tej walce tą Dagmarę właśnie, ale miałem okazję ją poznać i nie mówię tego z żadnej sympatii przez to, że ją znam, tylko no ja im jakby na żywo ją informowałem, że według mnie przegra i tak dalej, ale biła niesamowita pewność siebie od niej, jest dość duża jak na kobietę, dodatkowo zaczęła mi mówić, co osiągnęła w sporcie, jest dość wysportowana, w sumie to osiągnęła w bieganiu, tak? Osiągnęła coś tam w bieganiu, ma kilkadziesiąt medali. Fajnie, fajnie. Co prawda bieganie, a sporty walki nie mają ze sobą nic wspólnego, ale pewne jest to, że stopień wytrenowania jej organizmu będzie na odpowiednim poziomie, żeby coś z tego ulepić. Czy w tak krótkim czasie udało się ulepić coś, co miałby przełamać Zusję? Osobiście myślę, że nie. Wiadomo, lecimy body. Amadeusz. Puszczę ją dzisiaj. Tak, brawo Body, dobry wynik, jeśli chodzi o wyświetlenia. Dziękuję bardzo za dyszkę Body i za piosenkę. Pozdrawiam Cię serdecznie Body, naprawdę ceniam Twoje zdróweczko tutaj. Perełki Export. Dobra, wracając tutaj do drogich naszych pań. Naprawdę ta Dagmara była święcie przekonana, że wygra i to nie była farmazonem, że tak to nazwę, tylko widziałem, że bije od niej pewność siebie i że słowa, które mówi do mnie, że jest w 100% pewna tego. Uważam, że się zdziwi. Cześć, Mates. Jak to się nie z nikim nie witam? Przywitałem się z tymi ludźmi, których znałem. Z ludzi, z którymi się nie znałem, albo się wcześniej nie przywitałem, to przywitałem się pierwszy raz w życiu z szewcem. Dlaczego się nie witam nigdy? Bo ja się nikomu nie pucuję, mordko, wiesz? Ja mam taką zasadę, że Ferrari się nie pucuje po prostu. Nie, że mi się trzeba pucować. Jak ktoś jest pozytywnie do mnie nastawiony, jakby szacunek za szacunek, ale ja się nikomu nie pucuję, tym bardziej, że nie mam tak, że jak ja wchodzę na fame, to od razu muszę komuś wylizać dupę, albo ma fame, albo jest kurwa, albo tak, bo wiesz, dużo jest takich włazidupków. O! Lisek! Mówisz? Dzięki. No można coś pomyśleć, czemu nie? Jak po koleżeńsku jak najbardziej. Obstawiacie drugą rundę? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to będzie druga. Dziękuję bardzo dyszeczkę, mordko, doceniam. Dobra, wracam do naszych pań. Dzięki, naprawdę. Doceniam pieniążki. Mimo wszystko, gdyby one miały takie same doświadczenie i podobny staż treningowy, naprawdę nie wiem, na kogo bym stawiał. Jednak doświadczenie przemawia za Zusję. I wydaje mi się, że Dagmara tanio skóry nie sprzeda. Tak, zdrowa, bardzo zdrowa. Dzięki bardzo, mordeczko. Dziękuję za 5 zł, doceniam. Wydaje mi się, że wygra Zusję, ale że Dagmara zaprezentuje się z bardzo dobrej strony. Komu kibicuję? Kibicuję tej Dagmarze, ponieważ jakby negatywne na mnie wrażenie zrobiła oglądając ją w internecie, jednak w momencie, gdy poznałem ją na żywo, seria była bardzo sympatyczna, wręcz przyjemna nawet. Ale nie mówię tego z sympatii, tylko wydaje mi się, że ona może być dobra! Wydaje mi się, że może być dobra! Kamposzyk! Wow! Siemaneczko! Dziękuję bardzo za 5 dyszek, mordeczko! Dajcie serducho dla Kamposika. Kamposik jest z nami od lat. Nigdy, kurczę, się na nim nie przechem. Nigdy! Gdy wszyscy, kurczę, się ode mnie odwrócili, nawet na pewno część z Was, to Kamposik był, jest i będzie. Pozdrawiam Cię serdecznie. Nie wiem, czy będzie, ale na nim nie obstawiam, że się przyjadę. Dzięki wielkie, mordko, naprawdę doceniam. Także zostawcie mu serducho, bo nic nie było robione, co pijebnięci, kurwa, czy jesteście. No i co z tego, że ja mówiłem, że biegałem? Zacznijmy od tego, że nigdy nie ćwiczyłem biegania, tylko że po prostu wygrałem kiedyś zawody i przy okazji pobiłem rekord szkoły. Ja to po prostu podkreśliłem, żeby... Ja to wspomniałem, żeby podkreślić, że jestem szybki. No i jestem szybki. Spoko!
spoko. Dzięki bardzo, Piątkę. Miło mi, że się dorzuciłeś, Byczku. Pozdrawiam, trenujmy. Dobra. No więc stawiam na Zusję, ale nie skreślałbym tej Dagmary i wydaje mi się, że będzie dobra w MMA, jak dłuższy czas potrenuję, ponieważ no 2,5 miesiąca, czy tam 3 miesiące to jest naprawdę krótko. Wow, ale teraz są fajerwerki, przychodzimy do następnej walki, jednej z najciekawszych, ale się będę jarał, kurwa, jak te konie się zaczną napierdalać. Nie mogę się doczekać, aż te konie w siebie wejdą, że tak to nazwę. Douglas! Bang! Siemano, polecam w ogóle takiego streamera Douglas, na Twitchu możecie obczaić. Siemaneczko, wow, 1600 osób, siemanko, Douglas, Mandero, dzięki za piątkę, doceniam, byczku, twoje zdrówko. Więc tak, może inaczej. Dobra, wracam jeszcze raz do tych obu panów. Szanuję jednego i drugiego, lubię jednego i drugiego. Komu kibicuję, no ty chory jesteś, mordo. Nie no, ja pierdzielę, bo co, bo powiedziałem, że u Malumy była Dagmara, to od razu takie wnioski wyciągacie. No ty chory jesteś, mordo. No co ty. Zresztą ona z jakimś kolegą tam przyszła, nie wiem, czy bajeruje z nim, czy nie. Nie rozkminiałem tego, bo w ogóle nasza rozmowa nie szła w tą stronę. Rozmawialiśmy o FMMA, byku. Dobra, wracamy do tematu. Bestia versus Shelly. Dziękuję za piątkę. Lubię i szanuję obu panów. Wiem, że ludzie lubią dzielić się na teamy. Team Bestia albo Team Shelly. Stefanik, bombowcu. Pozdrawiam cały Zakrzówek i mam coś tam zrobić Wiewiórowi. I postaram się to zrobić, byczku. Dziękuję bardzo za 5 zł. Dzięki, mordko. Dobra, jeszcze raz. Lubię i szanuję obu panów. Publika lubi się dzielić na teamy. Ja jestem za tym, więc jebać tego. Albo ja jestem za tym. Akurat nie chcę wam powiedzieć, za kim jestem, ponieważ jeden i drugi w prywatnych rozmowach zrobił na mnie mega dobre wrażenie, dlatego nie zamierzam wybierać, komu będę kibicował w tej walce. Ale mogę wam wypowiedzieć za to, kto według mnie wygra. Ogólnie jeden i drugi ma dość zbliżone warunki fizyczne, co jest ciekawe. Zaraz wam powiem, co jest... Dzięki, Nexon świrze, dziękuję. Jak tam po sparingu z Pączkiem? Zaraz ci powiem, w ogóle właśnie sparowałem z Pączkiem ostatnio i wam powiem, że ten sparing się przerodził w ustawkę, zaraz się dowiecie. Dzięki, Nexon, za 7, doceniam, byku, twoje zdrówko, mordziaty. Dobra. Ogólnie stałem obok obu panów i powiedziałbym, że pomimo, że Bestia ma wpisany 1,74 m, wydaje mi się, że jest wyższy, a Shelliga ma 1,76 m i wydaje mi się, że faktycznie tyle ma, ale wydaje mi się, że Bestia ma zbyt niski wzrost wpisany, ponieważ stałem się obok niego, może miał wysokie buty, nie jestem pewny, nie zwróciłem na to uwagi, ale bym powiedział, że po prostu Bestia był od tego Shelligi wyższy, ale nie chcę gadać tutaj głupot. Jeśli chodzi o wagę, te proporcje tak naprawdę są zbliżone, jeśli chodzi o warunki fizyczne, na pewno cięższy troszeczkę będzie Bestia i stałem obu panów na żywo. Wydawał się też trochę większy od Shelly'ego, chociaż to zależy. Bo ja mogłem pod trochę w inny sposób na nich patrzeć, bo jednak się interesuję kulturystyką już trochę lat. Dobra, kto według mnie wygra i w jaki sposób? Powiem wam tak, moim zdaniem Bestia... Shooty, wow, mordko, ostatnio już byłeś. Dobrze, to jeden cios będzie od Shootiego. To mu powiem, a ten jest od Shootiego, wiesz. Bek! I wsadzimy. Dziękuję bardzo za piąteczkę. Wydaje mi się, że taktyka Bestii jest taka, żeby obalać Piotra Shelligę. I wydaje mi się, że on tej taktyki nie będzie stosował od początku, ponieważ z jakichś przyczyn mam wrażenie, że te dwa konie nie będą chciały się tarzać od razu na ziemi, tylko najpierw będą chcieli sprawdzić, który lepiej operuje łapami. Jednak jest to taka waga, taka siła. Oni je też nie przepadają ze sobą, więc jestem pewny, że jak już w siebie wlecą, to na pełnej. Cześć, Krychu! Dziękuję bardzo. 5 zł. Więc ja bym ten pojedynek wytypował w taki sposób, jego przebieg. Dziękuję, Krychu, za piątkę. Chłopaki w siebie wchodzą. Bum, bum, bum! Któryś nagle dostaje. Nie wiem, który. Załóżmy, że...
I teraz jest pytanie, jeśli tym pierwszym dostanie Szeliga, to wiem, że on dalej będzie chciał się bić w stójce. Takie mam przeczucie, że on lubi urywać głowę ciosami. A jeśli dostanie Bestia... Dziękuję bardzo, mordeczko, kokosik. Twoje zdroweczko. Bang. A jeśli to Bestia zostanie trafiony, to uważam, że Bestia już wtedy się ogarnie i zacznie realizować swój gameplan. A wydaje mi się, że jego gameplanem jest po prostu obalanie Piotrka Szeligi. No dobra, ale teraz typuję, kto wygra. No według mnie, przepraszam cię, Piechowiak, wiesz, byczku, że cię lubię, ale no wydaje mi się, że wygra Szeli. Dlaczego? Że wygra młodość i chaos. Znaczy, ja nie twierdzę, że on jest chaotyczny, tylko... Może nie, złego słowa bardzo użyłem. Chaos. Nie chaos. Ta taka... No nie chcę użyć słowa agresja. Ta furia. Wydaje mi się, że Shelly ma te karabiny takie... Jakby mógłbym powiedzieć, że patrzę troszeczkę na Shelly'ego jak na dużo większą wersję samego siebie. Może niekoniecznie dużo większą wzrostem, ale jeśli chodzi o masę mięśniową. Wiadomo, że my to dwie inne osoby, ale taki wam podaję przykład i wydaje mi się, że właśnie Shelly którymś tam machnie i może zgasić światełko bestii. Niekoniecznie twardy knockout, tylko że po prostu wygra. Oczywiście, że pozdrawiam serdecznie Kinie. No mógłbym chcieć coś z Avonu, ale jakby... Nie, dziękuję, pozdrawiam za to, dziękuję bardzo za dyszkę. 83 tysiące subów przy okazji wbiliśmy. Dziękuję. Kto nie subskrybuje kanału, niech oczywiście suba zostawi. No dobra, wytypowane. Postawiłem na Shelly'ego. Lecimy. Arab versus Tybori. Powiem wam tak. Mega przyjemne na żywo... Znaczy przyjemny. Kurwa, może to pedalsko zabrzmieć. Jak się tylko skończy COVID, Tomaszku. No... Mordeczko, ja się już rozliczyłem z tego. Zabawki są kupione, jak się skończy COVID. Ja ci nie będę 100 razy debilu tłumaczył, bo jesteś debilem, no bo sorry, taka jest prawda. Podczas COVID-u nie można ani przesyłać, jak to pisałeś w komentarzach, ani przywozić, ani dostarczać i trzeba skończyć, trzeba czekać, aż się skończy pandemia. Uwierz mi, że za tą walkę i ogólnie tyle pieniędzy, że już dawno, dawno bym te głupie pieniądze wrzucił, gdyby nie fakt, że zapłaciłem już za te zabawki i one czekają tylko na przekazanie. Pozdrawiam cię serdecznie i ogarnij się, chłopie, nie bądź taki zawistny, ogarnij się. Dobra. Więc tak, Arab versus Tybori. Powiem tak, mega spoko facet na żywo wydaje się ten Arab i można z nim zażartować i wydaje mi się, że i na mądre i na głupie tematy porozmawiać. Ogólnie spoko koleś. Jeśli chodzi o Tyborskiego, też się wydaje w porządku na żywo. Jest specyficznym człowiekiem, typu, że albo go kochasz, albo nienawidzisz. No i tyle. Jednak jeśli chodzi o walkę, to wydaje mi się, że Tyburski ma dużo do udowodnienia, chociaż udowodnił na ostatniej walce, że jest mega niebezpieczny, ale może nie... Jakby wydaje mi się, że ma do udowodnienia, że jest lepszy niż Cassius. Nie wiem dlaczego, ponieważ nie wiem dlaczego... Znaczy wiem dlaczego ich łączę, ale wydaje mi się, że Tyburski musi udowodnić ludziom, że jest niebezpieczniejszy niż Cassius. I wydaje mi się, że Arab niestety padnie, niestety lub niestety, zależy dla kogo, jego ofiarą. Wydaje mi się, że strasznie mocno zaatakuje Tyburski w stójce, że to będzie taka trochę demolka z jego strony. Arab wydaje mi się, że wejdzie w jego gierkę i spróbuje coś w stójce, zrozumie, że stójkowo jest między nimi przepaść, tak przynajmniej mi się wydaje, że będzie i wtedy Arab będzie próbował zejść w parter. A czy mu się uda? Ja twierdzę, że nie i to nie dlatego, że... Żeby, bo wiesz, zauważyłem, że niektórzy personalnie bardzo odbierają moje typowanie, typu powiem, że on przegra, no i później ci ludzie, którzy przegrają, którzy są przeze mnie skazywani na porażkę, mają do mnie jakieś wyrzuty. Dziękuję bardzo, Kinia. Jedyną osobą, która nie miała wyrzutów. Dziękuję bardzo, Kinia. W sumie nie jedyną, ale zauważyłem... Dzięki bardzo, pozdrawiam. Ale zauważyłem, że na przykład Tańcula jakby nigdy się... Wow! Tajemnicza! Tajemnicza, siemano! Wydaje mi się, że Tańcula moje słowa krytyki świetnie znosił. Tak mi się wydaje. I że nie miał do mnie żadnych pretensji, pomimo że stawiałem na jego przeciwnika. No, także wydaje mi się, że Tyburski się przejedzie po Arabie. Dobrze, Wiewiór versus Ferrari. No, ja bym postawił tutaj na knockout przed czasem, oczywiście na korzyść Ferrariego.
Waliłem tylko konia stopami sobie, mordo. Nie, żartuję, przepraszam. Ja nie wiem, ja lubię czasem głupią odpowiedź dać. Dzięki za piąteczkę, mordko. Teraz patrzcie, możecie mi wierzyć lub nie, ale każdy, kto mnie zna na żywo, każdy, ja nigdy w życiu, nawet raz, wierzcie mi, że ja wam przyznam się, bo to żaden problem, żebym powiedział chociaż raz. Nigdy w życiu, nawet raz, nie spróbowałem żadnych narkotyków poza marihuaną. Dlaczego ich nie spróbowałem? Mam skłonność do uzależnień i wiem, że jako człowiek, który lubi imprezować, zacząłbym z tego korzystać, więc wolę nawet nie zaznać tego smaku, bo... Dziękuję bardzo, Michu, za 10 zł. Wow, kolejna dyszka, jednak się znalazły pieniążki. Pozdrawiam cię serdecznie. Wolę tego nie zaznać smaku diabła, żeby później mi nie korciło, bo nie daj Boże, by mi się spodobało i zacząłbym sobie pudrować nos. Także przysięgam wam, że nigdy w życiu, nawet raz, nie spróbowałem narkotyków. Oprócz marihuany oczywiście. Oprócz marihuany. Nawet nie spróbowałem, pomimo, że miałem multum okazji. No. Wow! Por favor, mordeczki, kto tu do mnie przyszedł, tajemnicza, dziękuję, dajcie wszyscy serduszko na czacie, wszyscy, ale na pełnej, wiecie, że to jest moja top donatorka, w mojej historii nikt mnie nigdy tak finansowo przynajmniej nie wsparł jak tajemnicza, no, chociaż był jeszcze taki potężny, no to jeszcze raz taki azda, ale dawać wszyscy serducho, ja mega doceniam te 40 zł, bo mi się po prostu przyda, tak, bo mi się przyda, dziękuję bardzo, księżniczko Boża. Pozdrawiam ciebie i twojego faceta. Ty to chyba faktycznie coś brałeś? Czemu? Ja dawno streama nie miałem, mordo. Pyr. Dur. Chciałeś, żeby mi psycha siadła, tak? Dziękuję, Grancik. Pozdrawiam cię serdecznie. Oczywiście pamiętam cię. Znam twój nick dobrze. Dobrze, więc wiewiór Ferrari stawiamy na knockout, na Ferrariego. Sobota versus mój potencjalny rywal przyszły, czyli Filipek. Powiem tak, jeśli chodzi o sobotę, nie można nic powiedzieć. Jedyne, co mogę powiedzieć o sobocie, to że mam pewną koleżankę w Szczecinie, która ponoć widziała, jak się sobota bije i ponoć wygrał i ponoć ostro komuś najebał. Nie wiem, ile w tym prawdy, więc nie będę wam mówił, czy tak było, bo równie dobrze ta koleżanka mogła mnie oszukiwać. Ale taka dość przekonywująca była i zachwalała soboty, że dobra, ale wiadomo, skasować kogoś na ulicę, skasować kogoś w oktagonie, to jednak dwa inne światy. Co można powiedzieć o Filipku, to, że miał dwie walki. Jedną bardzo wyrównaną z Rybą, którą przegrał, chociaż tak naprawdę tam była walka taka typu 50-50, no była po prostu wyrównana, a druga to była z Tomem, no, którego co prawda zdominował i wygrał chyba przed czasem, tak? No, tak? Czy nie wygrał przed czasem? Zapomniałem, w jaki sposób wygrał, także nie będę wam w sumie tutaj, nie będę was oszukiwał w jaki sposób, ale zaprezentował się na niej ciekawie, przynajmniej stójkowo, tak? Ale dzisiaj usłyszałem troszeczkę w głosie Filipka niepewność, ponieważ poprosił sobotę, żeby walka toczyła się w stójce. Moim zdaniem popełnił duży błąd, ponieważ liczył na przychylność soboty, ale też jakby dał do zrozumienia sobocie oraz wszystkim bacznie oglądającym, obserwującym, że obawia się troszeczkę tego parteru i właśnie tam swojej drogi powinien upatrywać sobota, ponieważ stójkowo, no wiadomo, to jest jednak dwóch ludzi, ale Filipek dłużej ćwiczy tą stójkę, jest w niej dość dobry, więc tutaj postawiłbym na Filipka, jednak weźmy też pod uwagę to, że Filipek jest mega inteligentnym gościem, więc to, że poprosił, żeby sobota nie schodził do parteru, mogło być jakimś zabiegiem psychologicznym, a w rzeczywistości może być świetnie przygotowany parterowo, choć jak miałbym wam powiedzieć moje własne zdanie, to myślę, że porobił parter tyle, ile potrzeba, jednak uważam, że nie czuję się tam jeszcze komfortowo i jak miałbym postawić pieniądze, to na pewno postawiłbym na Filipka. Ambiwaletny dzieciak, mam rozjebaną rękę i ludzi w każdym mieście. Bum! Lecimy dalej. Cassius versus mistrz Europy WKU. The Champ.
Marcin, El Testosteron Naimon, tak? Coś mogę dodać. No warunki fizyczne, jeśli chodzi o wagę, na korzyść Marcina. Jeśli chodzi o wzrost, na korzyść Kasiusza. Czyli w sumie warunki fizyczne są, i tak bym powiedział, że na korzyść Kasiusza. Chociaż no, Marcin reprezentuje już wagę ciężką. Ale głównie ze względu na wzrost powiedziałbym, że warunki na korzyść Kasiusza, no poza oczywiście wagą, chociaż no Marcin może trochę tych mięśni ma, jednak ma też sporo tkanki tłuszczowej, więc ta waga wcale może nie być taka kluczowa, jednak to nie sylwetka i nie poziom mięśni czy tkanki tłuszczowej walczy, tylko umiejętności, no oraz ogólny całokształt, więc na kogo miałbym postawić, to postawiłbym na Kasiusza. Cześć, Artur! Ha. Dzięki. Fajnie, że nie jesteś chorągiewką, która była za mną, ale się odwróciła. Pozdrawiam cię serdecznie. Dzięki, Artur. Pozdrawiam, Mortko. Fajnie, że się dorzuciłeś. Bardzo doceniam. To jest 5 zł, wiesz mi, że doceniam. Więc na kogo bym tutaj postawił? Spośród tej dwójki to postawiłbym na Kasiusza. Jednak co mogę o Marcinie powiedzieć, to że czasami sobie oglądam tego treningi, no bo Marcin lubi sobie coś wrzucić, a mój ulubiony shotter, czyli Winny Life, jeden z ulubionych, lubi wrzucić filmiki na kanał, na który właśnie Marcin trenuje i tak sobie go oglądałem i wiecie co jest najciekawsze, Marcin od lat ma najmniejszą wagę i pierwszy raz tak ładnie prezentował się na worku, bym powiedział również od lat, lub od czasu przynajmniej kiedy śledzę jakieś tam jego poczynania, więc jak wcześniej go skreślałem w 100%, że nie ma żadnych szans. Dziękuję bardzo, Mariuszek, za piątkę. Zaraz do Ciebie przejdę, Mario. Tak, teraz uważam, że jego szanse trochę wzrosły, jeśli się postarał. A wiecie, dlaczego uważam, że Marcin ma jakieś szanse to wygrać? Ponieważ wszystko, co wydarzyło się w życiu Marcina Naimana, każda porażka z Pudzianowskim, z Burnejką, z kimkolwiek, zaraz Ci odpowiem, Januś, tylko dokończę. Siemano. No, jak ma być, no on sobie żyje swoim życiem, ja żyję swoim, no. Na noże nie idziemy, wariacie. Dziękuję bardzo za 5 zł, Janek. No, było też widać, że za bardzo ze sobą nie przepadamy. Jakimś tam, na pierwszej konferencji coś tam zamieniliśmy, jakąś gadkę w stylu, jakąś tam... Nie mogę powiedzieć, że przyjemną, ale nie mogę też powiedzieć, że nieprzyjemną, bo nieprzyjemna przebiegałaby w dużo gorszym tonie. Rozmawialiśmy jak cywilizowani ludzie ze sobą, pomimo że dało się odczuć niechęć oraz brak sympatii nas obu do siebie. Serio? Niemożliwe! O nie, jak on tak powiedział, to widzowie, jedziemy do niego. Jedziemy, kurwa, do niego wszyscy. Jedziemy z nim. Żartuję oczywiście. Żartuję. Pozdrawiam cię. Dobra, słuchajcie. Dzięki bardzo, Koko, za piątkę. Twoje zdrówko. Wracam jeszcze raz do Marcina Naimana. Dlaczego uważam, że Marcin Naiman jakieś szanse posiada, żeby to wygrać? Z prostej przyczyny. Uważam, że mega się przyłożył do tej walki, do przygotowań. Poczekajcie. Dlaczego tak uważam? Jak to co? Wysłać mi to daj tam mordeczko, no. Siusiak w rękę i oglądamy Ferrarkę. Co ty gadasz? Ej, Kuba, weź jak możesz to w następnym donajcie, opisz troszeczkę jak się czujesz, co? Nie chcę wyłudzić 5 zł, bo wiesz, 5 w tą czy w tą, tylko po prostu jestem ciekawy, jak się czujesz, bo napisałeś, że czujesz się tragicznie. Ja znam kilka osób, które przyszło COVID-a, ale tylko niewielka część z nich aż tak strasznie się czuła. Jak ty to opisałeś? Dobra. Trzymano Mustanguś, au! Dobra. Dlaczego Marcin Naiman uważa, że zajebiście się przyłożył do treningów i ma jakieś szanse to wygrać? Pałała Monika, por favor! Januś! Siemano Janek! No i to się Janeczek szanuje, takie dwie dyszki to ja bym przytulił chętnie. Twoje zdrówko. Twoje zdróweczko. Dobra. Powtórzę się po raz kolejny. Dlaczego uważam, że Marcin Naiman ma, jak wcześniej twierdziłem, że nie ma żadnych szans wygrać z Kasiuszem, tak teraz twierdzę, że jakiś ma i zaraz wam powiem, jakie
I dlaczego tak? Ponieważ, uważam. Andrzej, okej. Okay. Hehe, Andrzej, a to żeśmy pozdrowił. To ja Ciebie również bardzo pozdrawiam. Serdecznie dziękuję za 7 zł, Martko. No, taką siódomeczkę to wiesz. Ja w kiermany chętnie włożę. Dzięki, miło mi. Dlaczego Marcin od nowa? Bo wiem, że ktoś to będzie szotował i chciałbym, żeby ludzie z szotów też jakby zrozumieli, co mam na myśli, więc tak. Dlaczego według Ferrarki Marcin Neumann wcześniej nie miał żadnych szans na zwycięstwo z Kasiuszem, a teraz jakieś ma? Ponieważ uważam, że nie zlekceważył Kasiusza i przeżył jeden z najlepszych okresów przygotowawczych przez ostatnie lata. Dlaczego tak uważam? Dziękuję bardzo XXX za piątkę. Uważam tak, dlatego że wszystkie błędy Marcina Neumanna przez całą jego karierę zostaną mu po tym jednym zwycięstwie wybaczone. Wszystkie, czajcie? Burnejka, Pudziel, oczywiście nie wszyscy. Nie mówię o niedzielnych, jakichś tam starych kibicach, może nie niedzielnych, tylko wszyscy, którzy śledzą Fame MMA i którzy są obecnie kibicami Fame MMA i ogólnie środowiska MMA. Jeśli on wygra z Kasiuszem, to wszystko zostanie mu wybaczone. Marcin Neumann może na tej walce może niekoniecznie stracić wszystko, bo nie ma zbyt dużo do stracenia, ale do zyskania ma wszystko. Dziękuję bardzo za piąteczkę. Jednak mimo wszystko stawiam tutaj na Kasiusza jako na pewniaczka. Jednak uważam, że takie 25% szans na wygraną Marcin 30%, 25% posiada. Właśnie z tej prostej przyczyny, że cała jego kariera, wszystkie porażki, wszystkie hejty zostanie jak taka, jak taki balonik, bum, przebite. Wow! Kurtyka, kekalu, jika, parara, munika, por favor, mordeczko, spoken training, norm signing. Tak, tak się robi trailway, mordeczki. No wiem właśnie, dlatego mi jest przykro, Mordko, że mi ludzie mówią, że mi odjebało, wiesz? Jakby nie jest mi przykro, ponieważ ja jestem przyzwyczajony do hejtu. Ja czasami sprowokuję ludzi, żeby mnie hejtowali. Tylko jest mi bardzo przykro, że ludzie twierdzą, że mi odjebało, ponieważ ja uważam, że ta porażka wygrana z Polakiem sprawiła, że jestem lepszym człowiekiem. Tak mi się wydaje. Znaczy... Nie lepszym. Że zachowuje się przynajmniej lepiej niż wcześniej. Oczywiście ja sporą część nie ukrywam, że robiłem z miłości do ludzi, do kibiców, bo chciałem im dawać show, więc czasami robiłem pod publiczkę... Czekaj. Nie wiem, kto to jest, kurwa. Skąd mam wiedzieć, kto to jest, byku? Nie mam żadnego pojęcia, mordeczko. Dzięki za piątkę. Poczekam, aż do niej zniknie. Zostawcie wszyscy suba i lajka, co? Subskrypcja. Jak ktoś nie subuje, to zostawcie subika. Zapomniałem, o czym mówiłem. Pierwszy raz coś zapomniałem dzisiaj, więc zapomniałem. No i chuj. Elo. No dobra, no ale mimo wszystko stawiamy na Kasiusza. Dobra, Błoński versus Dubel. Powiem wam tak. Wcześniej w życiu bym nie postawił złotówki na dubeltówkę. Nie, żartuję. Ja do Marcina nic nie mam. Jakbym miał nawet powiedzieć, komu kibicuję, to wydaje mi się, że kibicuję jemu niekoniecznie z braku sympatii do Błońskiego, tylko z podejścia, jakie miał do mnie Marcin, bardzo pozytywnie zachowywał się w stosunku do mnie na żywo, czym zyskał moją sympatię i po prostu jemu kibicuję w tej walce, bo wydawał się w porządku na żywo. Po prostu był sympatyczny. Chociaż nie mogę powiedzieć, że Błoński nie był spoko w stosunku do mnie na żywo. No jednak już wybrałem Dubiela, to nie chcę być dwulicowy i się odwrócić. Pomimo, że w sumie... Dzięki mordeczko za piątkę, napnij bicę na ważeniu. Dobrze, napnę. Pomimo, że można powiedzieć, że lubi 50-50, no to już wybrałem stronę Dubiela, bo miałem mu coś tam pomóc nawet chyba w przygotowaniach. Więc skoro wybrałem Dubiela, to się go otrzymam. Ale jeśli chodzi o to, to według mnie wygra, no to wcześniej skreślałem Dubiela, twierdziłem, że on nie ma żadnych szans,
ale po tym jak ciężko trenuje, jaki rozjebany no, twarz miał tak naprawdę na żywo dzisiaj, cała go ponoć bolała po tych ciężkich sparingach i przed. No. O, jak się czuł na COVID? Mhm. Oj, Kuba jest. Aha. Zauważyłem wspólny mianownik ludzi, którzy mają COVID, że najczęściej właśnie nie mają tego smaku i węchu. Dziękuję bardzo za piąteczkę. No to niedobrze, byku, ale trzymaj się. To tak do 10 dni, z tego co się orientuję, 2 tygodni trwa, wiesz? Skąd to wiem, bo po prostu znam dużo ludzi, którzy przeszło COVID-a i każdy miał mniej więcej podobny okres czasu te objawy. Dobra, więc... Siemano White Dark od Dzitka. Siemano, byku. Dubiel mówił, że jak widzi, że nie mam gardy, to ma ochotę mnie uderzyć, co nie oznacza... Nie mówił wcale o mnie źle w wywiadzie, tylko wy źle nie umiecie słuchać ze zrozumieniem. Powiedział, że go denerwuje, jak upuszczam ręce, że aż ma ochotę mnie uderzyć, co nie oznacza, że mnie nie lubi lub że coś do mnie ma. Po prostu musicie słuchać ze zrozumieniem, mordeczki.